Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mateusz Nowacki. Dzisiaj kręcimy kolejny komunikat sadowniczy. Znajdujemy się jak zwykle w sadzie jabłoniowym. Myślę, że tutaj większość odmian w terenie grójecko-wareckim i okolicznym kończy już właśnie kwitnienie. Płatki zaczynają nam powoli opadać, więc to kwitnienie jest w niektórych odmianach już ku końcowi, w niektórych, tak jak Gala Golden, jest już w drugiej połowie, co prawda. Jeszcze reszta tych kwiatów bocznych nam kwitnie. Na co zwrócić uwagę właśnie w tym okresie? Co teraz się dzieje w życiu roślin? W tym momencie rośliny są troszeczkę w stresie energetycznym. Dlaczego? Kwitnienie jest właśnie dużym wysiłkiem energetycznym dla rośliny. One w tym momencie, w momencie kwitnienia, zaczynają całą energię właśnie przekierowywać na wytworzenie pełnowartościowych kwiatostanów atrakcyjnych dla pszczół. Chcą też w tym momencie znajdować się w jak najlepszej kondycji z racji dojścia do jak najlepszego zapylenia kwiatostanów i powstawania tej wysokiej jakości owoców. W tym roku rośliny miały utrudnioną sytuację z racji oczywiście suszy, która w pierwszym okresie wiosny nam towarzyszyła, później licznych spadków temperatur, to co mówiłem w poprzednim komunikacie, czyli kilka tych nocy z przymrozkami, a nawet teraz w momencie już kwitnienia kilka nocy tak naprawdę w okolicach 4-5 stopni, co też nie jest rzeczą pożądaną i nie sprzyja wigorowi rośliny, bo jest to temperatura poniżej zera fizjologicznego jabłoni. Dodatkowo te czynniki właśnie powodujące ten stres energetyczny będą na pewno skumulowane, co widzimy na wielu odmianach. Tak naprawdę te liście rozetowe są w bardzo słabej kondycji, zwłaszcza że kwiatu jest bardzo dużo, drzewa kwitną na biało. Jest to oczywiście przyzwoite w miejscach, gdzie są większe straty przymrozkowe. Możemy liczyć, że ilość kwiatu nam pozwoli jakiś tam plon przyzwoity z tego osiągnąć i tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że w przyzwoitej jakości. Ale myślę, że teraz na czym najważniejsze jest się skupić, czyli właśnie okolice końca kwitnienia, opadania płatków, to jest właśnie zadbanie o namnażanie się komórek w tych zawiązkach, które nam powstają na roślinie. Dlaczego? Te komórki, które się nam namnożą w najbliższym czasie, one już zostaną. I one będą w późniejszym okresie tylko nie będą się namnażały, będą tylko się rozrastały. Więc im więcej tych komórek nam się namnoży, będą one bardziej skoncentrowane w jabłku, będą miały mniej siły do zwiększania swojej obietności, ale będą, jak gdyby to określić, gęstsze, czyli będą powodowały nam lepszą jakość tego jabłka, zwłaszcza jeśli mówimy o twardości, jędrności i tych parametrach jakościowych pod kątem przechowalnictwa. Więc warto w tym momencie dostarczyć roślinie na pewno już fosforu, który jest nośnikiem energii dla rośliny, będzie dodatkowo potęgował namnażanie się tych komórek. No i oczywiście azotu. Azot, czy będzie to on posypowo, czy w lekkich dawkach dolistnie dodany. Jeśli chodzi o dolistnie, my zalecamy preparat Fertlider Axis właśnie z bardzo dużą ilością fosforu i azotu, czyli tutaj potęgujemy tymi pierwiastkami namnażanie się tych komórek, a dodatkowo dzięki kompleksowi C-Active, czyli wyciągu z alg morskich, tam mamy izopentyn adeniny, glicynę betainę i aminokwasy pochodzenia właśnie z alg morskich, będą wpływały właśnie na lepszą fizjologię rośliny, lepsze namnażanie też tych komórek, a dodatkowo tam jest też duża dawka cynku i molibdenu. Ten cynk będzie nam potrzebny, bo raz, że na następny tydzień są zapowiadane jakieś przymrozki, a dwa, nawet i w tym momencie, dzisiaj w tej kwaterze było 2 stopnie ciepła w nocy, najniższa temperatura zanotowana w tym sadzie. Więc myślę, że jest o czym myśleć i jak wspomagać tą roślinę. Dodatkowo ten azot z fosforem pobudzi nam trochę te liście rozetowe, które są w dosyć kiepskiej kondycji, mamy wiele przebarwień. Myślę, że w niektórych kwaterach, takich jak Gala chociażby i Daret, możemy pomyśleć już o zabiegach magnezem, żeby właśnie te liście rozetowe tutaj wzmocnić. My z racji swoich preparatów zalecamy Fertlider Magnum właśnie z dużą dawką azotu i magnezu. Co warto wspomnieć, cały ten kompleks
C-Active, który w nim występuje, będzie wpływał na lepsze pobieranie magnezów w porównaniu chociażby do zwykłego siarczanu magnezu, a dodatkowo siarczan magnezu jest bardzo agresywnym nawozem, więc myślę, że końcówka kwitnienia nie jest dobrym momentem na stosowanie już tego typu rozwiązań z racji dbania o gładkość skórki. Więc tutaj myślę, że skupmy się na tym przede wszystkim Axisie, czy w nawożeniu fosforem i azotem dolistnie, a jeśli chodzi o nawożenie azotowe, posypowe, koniec kwitnienia, jest to na pewno okres na sypanie kolejnych dawek azotowych. Jeśli widzimy taką potrzebę, widzimy potencjał plonotwórczy, nie przemarzły nam zawiązki, chcemy dać drugą dawkę azotu, myślę, że jest to bardzo dobry moment, zwłaszcza, że jesteśmy po deszczach i więc ten azot szybko nam się rozpuści. My z racji firmy Timac Agro zalecamy oczywiście Sulfamo 23, nawóz azotowo-siarkowo-magnezowy z dodatkiem wapnia. Wszystkie kluczowe czynniki, które są potrzebne w tym momencie roślinie. Zacznę może od wapnia, który roślina w tym momencie jeszcze będzie transportowała przez system korzeniowy właśnie do zawiązków i wysycała właśnie te zawiązki wapniem. Dodatkowo mamy siarkę, która ma wspomóc działanie azotu, zwiększyć jego wykorzystanie przez roślinę. Oczywiście azot aż 23% w dwóch formach, amonowa i amidowa, pół na pół. Ta amonowa, która zadziała nam w pierwszym okresie, dosyć szybko przy tej wilgotności, zaraz po zastosowaniu. I forma amidowa, która będzie zamknięta właśnie w tej matrycy organiczno-wapiennej i zadziała nam gdzieś tam za około, powiedzmy, 2 tygodnie, gdy przy tej wilgotności właśnie cząsteczka amidowa przekształci się w amonową, zostanie uwolniona przez siateczkę i będzie odżywiała roślinę. Jest to bardzo fajny nawóz z racji właśnie tego długiego działania. Za jednym przejazdem załatwiamy tak naprawdę dwie dawki działania azotu, taką można powiedzieć po kwitnieniu, którą musimy dostarczyć i taką, którą dostarczamy w okresie przed opadem czerwcowym. Myślę, że nawet powinniśmy już kolejną dawkę azotu dostarczyć tam, gdzie spodziewamy się normalnego plonu. Dodatkowo myślę, że dostępność indoli, które są dostępne właśnie w preparacie Sulfamo, które mają za zadanie pobudzić jeszcze działanie i wykorzystanie przez roślinę azotu, będzie wpływało na lepszą kondycję i lepszy wigor rośliny. Więc tak podsumowując to, co do tej pory, no to zabiegi na pewno azotem i fosforem, najlepiej preparatem Fertilider Axis w dawce 3 litry na hektar w celu dostarczenia roślinie fosforu, wspomagania podziałów komórkowych. Posypowo kolejne dawki azotu w Sulfamo 23 w dawce około 150-250 kg w zależności od tego, co było z azotów zastosowane wcześniej. No i dodatkowo, jeśli byśmy chcieli wzmacniać te liście rozetowe, myślę, że tutaj azot z magnezem w produkcie Fertilider Magnum w dawce też 3-4 litry na hektar, bezpieczny w tym momencie dla kończących kwitnąć sadów, nie spowodujemy ordzawień. Drugą rzeczą jeszcze, którą chciałbym dzisiaj poruszyć, może to nie jest kontekst nawożenia, ale kontekst właśnie gładkości skórki owoców. Jest to okres, w którym często stosujemy preparaty giberelinowe, które mają zadanie oczywiście podtrzymać nam owoce, ale też właśnie pobudzić troszeczkę namnażanie się tych komórek dzięki właśnie giberelinie czy benzyloadeninie, jeśli mówimy o znanym wszystkim promalinie i gładkość skórki. My mamy również produkt Maxi Fruit, który już troszeczkę Państwu wam w wcześniejszych komunikatach opisywałem, ale on ma bardzo szerokie działanie, ponieważ nie jest ani nawozem, ani syntetyczną gibereliną. On pobudza właśnie gospodarkę hormonalną rośliny, dlatego ma tak szerokie spektrum stosowania od właśnie regeneracji roślin po przymrozkach, wzmocnieniu właśnie liści trochę rozetowych, za które odpowiadają nam też hormony, ale też będzie wpływał na zwiększenie efektywności właśnie zastosowanych giberelin i możemy go stosować łącznie z preparatami giberelinowymi, pamiętając o troszeczkę mocniejszym zakwaszeniu wody niż standardowo, albo solo przed zabiegiem giberelinowym, żeby wzmocnić to działanie rośliny, fizjologię rośliny, żeby ona lepiej sobie wykorzystała tą sztuczną giberelinę. Myślę, że na dzisiaj sporo wiedzy, więc na razie wystarczy. Myślę, że spotkamy się za tydzień. Do usłyszenia. Pozdrawiam.